poszaleją, bo dzisiaj mnóstwo nowych rozdań i na pewno wiele ciekawych statystyk, których nie było do tej pory. Maciej Janowski, Piotr Pawliński, partnerzy w tym duecie i wielcy, fajni kumple. Na torze pierwszym i trzecim między nimi lotowaty Szwed Fredrik Lindgren i Dominik Kubera z toru czwartego. Wszystko rozstrzygnie się za chwilę. Poszedł z drugiego Lindgren, ależ będzie ciasnota w tym łuku. Kubera jak się rozpędzi, to może Medzik, ale Medzika wyrzuciło i tym wyrzuceniem zamknął chyba nieświadomie Dominika Kubera. Ojojojojo! Jak sobie w poprzek Peter poszedł na prowadzeniu Fredrik Lindgren, Maciej Janowski drugi, ale to zamieszanie między Piotrem Pawlickim a Dominikiem Kuberą sprawiło, że Dominik stracił mnóstwo arcycennych metrów do Macieja Janowskiego, bo na pewno po starcie, po wyjściu z pierwszego łuku widać było, że ma potencjał do tego, by atakować Medzika. Z przodu Fredrik Lindgren, Maciej Janowski jedzie po dwa punkty swoje, biegowe, ale także po dwa punkty meczowe dla Wrocławia. To już ostatnie okrążenie, zwycięży Fredrik Lindgren, Maciej Janowski, kapitan Sparty, bohaterem. Twierdza Lublin pada po 969 dniach. Nie będzie tysiąca bez porażki. Wrocław wygrywa przy Z5. Gratulacje dla drużyny wrocławskiej, bo dokonali naprawdę niesamowitej rzeczy, jaką jest zdobycie twierdzą, o której Tomek przed chwilą wspomniał, w Lublinie tak długo nie zdobyta, dzisiaj pada ofiarą drużyny z Wrocławia.